O kurde, ej, widzieliście? Jaki ktoś tu ma domek z basenem, tylko jeszcze wody nie wlał. Ale kozacko, z takimi widokami. Patrz, jaki duży basen. W ogóle to zabłądziliśmy i pomyliliśmy twierdzę. Wow. Ale czad, co? Ale czad. Witajcie przy poniedziałku rano. Wczoraj były tutaj wybory w Tuczepi na burmistrza. Wygrał nasz sąsiad. No sąsiad, no, mieszka tutaj pod nami. My mieszkamy na pierwszym piętrze, on mieszka na parterze. I jest bratem osoby, która nam wynajmuje apartament, tak? No, mieszkanie. No i impreza była. Obudziłem się o 5 rano, to jeszcze muzyka grała, jeszcze śpiewali, jeszcze tańczyli, jeszcze się bawili, także naprawdę grubo. Naprawdę grubo, a my za chwilę jedziemy do Omiś. Omiś, czy Omiś? No, Omiś. Powiedzmy, że nazywa się to Omiś. To muszę tutaj coś zrobić. Nazywa się to Omiś. Jedziemy sprawdzić twierdzę w Omisiu. Jakaś tam osoba na YouTubie, która ogląda nasze filmy, poleciła nam Omiś i tą twierdzę. I zaciekawiło nas to. Bardzo, bardzo dziękujemy za to polecenie. Także bardzo dziękujemy. Jedziemy sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda w Omiś, jak tam, co tam wygląda. Tylko jesteśmy na głodówce. Jesteśmy dzisiaj na głodówce, tak jak mówiliśmy. Dzisiaj jest poniedziałek, jesteśmy na głodówce. Ja tak, sorry, bo ja tak trochę sprzątam w aucie, bo właśnie, w nawiązaniu do tej głodówki, to jeśli chce się przeżyć głodówkę, to fajnie jest, jak robią ją wszyscy domownicy w domu, bo ciężko samemu bardzo ciężko, jak wszyscy jedzą, pachnie, wszyscy się oblizują ręce i zajadają pysznościami, to naprawdę samemu jest bardzo ciężko przetrwać. No i jak my robimy z Dorotą razem, to jest nam o wiele łatwiej. No ale Emi już głodówki, wiadomo, nie ma. Emi głodówki nie ma i jak dzisiaj jej kupiłem taką bułkę pizzową rano i przekrajałem i coś tam, to szlak trafia człowieka, że nawet nie można palce oblizać. No ja przynajmniej tego nie robię. No i jaki jest sposób, żeby przetrwać w jakiś sposób tą głodówkę, no to trzeba się czymś zająć. Trzeba się czymś zająć, dlatego właśnie rano już montowałem sobie jakiś filmik, żeby nie myśleć o jedzeniu, bo cały czas się myśli o jedzeniu, non-stop. Jedna najważniejsza myśl, cały czas myślisz jedzenie, jedzenie, jedzenie. A więc teraz właśnie postanowiłem, że idę jeszcze coś posprzątać w samochodzie, wyczepię chodniczki, pościeram jakieś kurze, żeby się tylko czymś zająć. No i za chwilę się już wszyscy w końcu wyszykujemy i jedziemy do Omiś. Jedziemy do Omiś, no i w tym filmie zrobimy relację z Omisia. A was bardzo proszę o subskrypcję, o kliknięcie subskrypcji i łapki w górę, zostawienia może jakiegoś komentarza, podzielcie się, czy też robicie głodówki, bo ze statystyk, które podaje mi YouTube, to 80% osób, które ogląda moje filmy, to są osoby, które nie subskrybują kanału, więc bardzo was proszę, pomóżcie mi zbudować trochę ten kanał i subskrybujcie, was to nic nie kosztuje, tylko jeden klik, a moje filmy po prostu będą wam pokazywane gdzieś tam tylko podczas wejścia na YouTube, gdzieś tam YouTube wam tylko co najwyżej będzie moje miniaturki podrzucał i nic więcej, dzięki czemu będziecie na bieżąco z filmami. No i a ja będę miał większy kanał i będzie to wszystko lepiej prosperować. Także dziękuję za wszystkie łapki, za wszystkie subskrypcje i za wszystkie miłe komentarze. Jakby co, to polecamy ścieżkę z samego dołu iść na górę, a nie z wyjechać autem do samej góry i później przejść kawałek. Choć ten kawałek to i tak podobno idzie się pół godziny, nie wiem, ale zaraz sprawdzimy. No ale tak jak jeszcze raz mówię, dla prawdziwych koneserów to tutaj ścieżka jest idealna na dół. Czyli parkujemy auto na dole, jest duży parking i ciśniemy na górę. Bierzemy wodę i idziemy tutaj po schodkach do góry. Chyba tu. U góry w sezonie będzie na pewno problem z zaparkowaniem samochodu. To na 100%, bo nie ma miejsca, gdzie zaparkować. A myślę, że miejsce jest warte do odwiedzenia. Tym bardziej, że jak jesteśmy w ogóle w szoku po samym mieście Omiś. Bo kurde, wygląda przepięknie, a stąd jeszcze lepiej, tylko trzeba jeszcze kawałek wyjść, żeby drzewa odsłoniły.
Piękne położenie z tego Omiś, naprawdę piękne. A ta ścieżka na górę jest hardkorowa. O, jaki znak, w prawo. Kurde, powiem wam, że to jest masakra. Myślałem, że to będzie bardziej jakiś taki szlak turystyczny, a to skały. Chyba możemy czuć się bezpieczni, co? Że nam nic na głowę nie spadnie przez te zasieki. No. Kurde. Ale hardcore. Nie no, takie liny. O kurde. Ej, widzieliście? Jaki ktoś tu ma domek z basenem? Tylko jeszcze wody nie wlał. Ale kozacko, z takimi widokami. Patrz, jaki duży basen. Tylko jeszcze sobie wody nie wlał. Kurde, tu jest teraz 20 stopni, pokazywał termometr na dole. 20 stopni i słońce jest na wyjście na taką wycieczkę. Kurde, idealnie. Bo po raz kolejny 33-35. I tu przy tych skałach, przy tych kamieniach nagrzanych mógłby być problem trochę latem. No, ale wycieczka przednia. Takie chodzenie to ja lubię. Jakie widoczki, kurde. Jakie tereny. Masakra, co tam do góry? Grubo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie no, tu widzisz prywatne jakieś posesje. Aha, no. Jakie wille. Kurde. Przeprowadzamy się do Omiś. Ja. Masakra. Tam są ciekawe takie prądy jakieś na wodzie. Tam z lewej strony jak jechaliśmy, to było lepiej to widać. Tam chyba musi być już głęboko. Ale te widoki tutaj są po prostu masakryczne. Znaczy przepiękne. Wille. Domy tutaj, ja pierdzielę. W ogóle to zabłądziliśmy i pomyliliśmy twierdzę. I tą drogą, którą szliśmy, właśnie już z niej zeszliśmy, bo to była droga do taka mega hardkorowa, do takiej mega hardkorowej twierdzy, do której w sumie myśmy nie chcieli iść, bo to by trzeba było chyba, nie wiem, jakieś liny mieć, żeby tam się dostać. No, tędy przejeżdżaliśmy. No, tędy przejeżdżaliśmy, no i właśnie idziemy zobaczyć jeszcze raz. Tam u góry jest taka właśnie forteca. Ale ścieżka do niej właśnie prowadzi tu prawie że na wskroś, pod tą górę. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale to na pewno nie jest trasa na wycieczkę z małym dzieckiem. I w ogóle nawet, w ogóle żadna trasa, no właśnie, nawet nie z taką małą, nawet nie z takim małym, tylko z takim dużym dzieckiem nawet to nie jest trasa, żeby dostać się na tamtą fortecę u góry. I jest jeszcze jedna forteca, która jest dużo niżej, no i właśnie jej szukamy, tylko właśnie może zaraz znajdziemy. Jezu, patrzcie na to, chodźcie tu zobaczyć jeszcze. Wow. Ale czad, co? Ale czad. Ale czadersko. O, na zdrowie. Mega. Siu. No tam właśnie z przodu idą ludzie jacyś, gdzie myśmy chcieli iść, więc chyba tam jest jakaś droga na tą fortecę, która jest tutaj. Ale no, droga jest ogólnie hardkorowa. Ja tu jestem na jakimś punkcie widokowym, w którym trochę kręci się w głowie, jak się tu stoi, bo tu nie ma żadnych barierek, nie ma niczego, jest tylko urwisko. No i ja nie wiem, co my mamy zrobić. Tu jeszcze są jakieś krzaki. Gdzieś tu można iść po krzakach. Nie wiem, czy by się dało tu po tych półkach iść gdzieś tam na górę. No ale ogólnie to jest jakiś hardcore, a nie droga. Ja pierdzielę. Nie wiem, wszystkie znaki pokazywały, że trzeba iść tam. Tam idzie ci ludzie i gdzieś tam jeszcze większy hardcore chyba. I gdzieś tam górami. Kurde. Kawałeczek by trzeba było zerknąć, bo czerwony szlak prowadzi tędy, w te skały. Co, idziemy tam kawałek? No idźmy zobaczyć kawałek.
nie wiem, jak jest czerwony szlak i szlak żółty, ten jest czerwony, żółty podobno jest trochę łagodniejszy, ale nie mamy pojęcia, gdzie on jest. Idziemy zobaczyć tu za róg, jak będzie dalej taka trasa, to wracamy. No niestety, fortecę musimy popodziwiać tylko z takiej odległości. Z takiej odległości, gdyż trasa jest zbyt hardkorowa. To, co tutaj już zaczyna się dziać, śliskie, spadające kamienie, no niestety, no my nie będziemy ryzykować. Jest naprawdę hardkorowo. Jest naprawdę hardkorowo. I tak jesteśmy zadowoleni, bo widoki są niesamowite. A na fortece może wybierzemy się kiedyś innym razem, żółtym szlakiem. Bo czerwony jest mega hardkorowy. Nie no, zobaczcie sami, gdzie ta trasa gdzieś tam prowadzi, w te góry. Czy to jest hardcore na całego. Ale przychodzą tu ludzie i nawet z małymi dziećmi, więc spoko, da się, można. Ale no my mówimy pas tym razem. Powrót na punkt widokowy, tylko w całym składzie, w komplecie. W komplecie czy nie? A ja się tutaj... Co się tutaj? Się uderzył. Wow, haratnęła się, bo z takich trochę kolczastych tutaj krzaczków mamy po drodze. Ale widoki... Taki na przykład jak ten. No widoki są tutaj pierwsza klasa. Pierwsza klasa czy nie? Pierwsza. Pierwsza klasa. Pierwsza liga czy superliga, jak to tam jest, nie znam się na tych klasach, ale coś co jest... No, ekstra klasa. Premier League. O. Championship. Champions League. Chelsea wygrało. Jest okej. Okay. Właśnie trzeba uważać, bo są wąskie ścieżki. O, są pszczółki. Są pszczółki. No i właśnie, i te wszystkie krzaczki mają właśnie takie kolce. Bardzo ostre. Bardzo ostre kolce, na które trzeba uważać. O takiego kolca. No, gdzie ty to masz? O, tutaj, no. No, idźmy już. Czyli trzeba te krzaczki tak delikatnie odchylić. Zrobić sobie przejście. No. No nic, zaparkowaliśmy w jednym z ładniejszych miast Chorwacji, w Omisiu, na dole, na parkingu ładnie. Jest też druga forteca, która... Gdzie ona jest? O wiele niżej. O tu, taka malutka. Chyba sobie ją zwiedzimy. Chyba sobie ją... No i na razie ty idziesz coś zjeść, my idziemy na kawę, bo my dalej nie, na głodówce. Nie, mama też nie będzie jadła. Prawda, że będzie? Nie mogę. No właśnie, nie może. Kawy. Wiaderko kawy i co? No i zobaczymy, co tu jeszcze w trawie piszczy. Co tu w chorwackiej trawie piszczy, ale ogólnie jesteśmy tak zachwyceni tym Omisiem, że szok. Powiedz coś. Tak, coś powiedz. Jestem bardzo zachwycona, a mnie jest trudno zachwycić. Mam nadzieję, że było cię słychać, ale byłaś dość daleko. Jure Joskan. No, także parking tu jest tani, 5 kun za godzinę, czyli 3 zł. Czyli to nie to, co w Dubrowniku 40, 50 czy 60 zł za godzinę. No idziemy na ryneczek, bo jest też przepiękny. Ogólnie jesteśmy naprawdę, jeszcze raz powtórzę, w ciężkim szoku, jak tu jest fajnie. Już obracam kamerę, bo jest co pokazać. Piękne morze wpływające tutaj do miasta. Statki, nie statki. Patrzcie się. Tutaj pięknie to wpływa do tych gór, między górami. Tam jeszcze sobie kawałek płynie. Wygląda to szałowo. Tamta forteca jest gdzieś tam u samej góry. Nie doszliśmy do niej. No trudno. Ale jest coś jeszcze tutaj, niżej. Jest coś tu jeszcze niżej. Idziemy zobaczyć niżej, ale na pewno też jeszcze idziemy najpierw przejść się tym ryneczkiem. Napić się kawki. Troszkę odpocząć, bo żeśmy się tam nałazili po tych górach. A z racji, że nic nie jemy, to za dużo sił nie mamy. Ale pięknie to wygląda. Palmy, drzewa, zielono, fajnie. Takie bardzo klimatyczne, no, miasteczko. Bardzo właśnie, no. W dolinie i takie, niby, to chyba jest duże miasto jak na takie te chorwackie, ale takie jest klimatyczne bardzo. No, bardzo klimatyczne. Bardzo nam się podoba. W fajnym miejscu i w ogóle jest pięknie. Ale też mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, z jakimś innym krajem po prostu.
z jakimś innym krajem mi się kojarzy. Nie wiem teraz z jakim. No tu jeszcze był parking, tu mogliśmy też zaparkować. No to jakieś takie stare trochę bloki, ale wiadomo, no. Kiedyś je wyładnią. Sklep mięsny zamknięty. A co dzisiaj za dzień? A dzisiaj jest poniedziałek już. Dzisiaj jest poniedziałek. To czemu sklep mięsny w poniedziałki zamknięte? A we wtorek będzie dzień dziecka, ja piernikam. Dobra, tu jest może kafeteria, idziemy tu czy nie? Nie, to dalej na rynek. A, właśnie, dalej na rynek. Tutaj jest pizza, nie pizza. Tu coś jest, o, są lody, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj mamy pauzę od lodów. Pizza na kawałki. Możesz tylko powąchać. No niestety, albo brzuchy, albo picunia. Lekarnia. Tam pójdziemy na górę. Tu pójdziemy na szczyt, zrobimy sobie fotkę. I też będzie fajnie. Piękne miasto. Myślę, że spokojnie Omiś może zaliczyć się do miejsc takich jak Wodice, jak Tuczepi, Makarska, Dubrownik. Omiś, Wodice, Makarska, Tuczepi i Dubrownik. Pięć miejscowości, do których my byśmy mogli przyjeżdżać. W Wodicach już jesteśmy chyba czwarty raz. Nie w Wodicach, tylko w Tuczepi, ale w Wodicach też już byliśmy z 2, 3, 4 razy. W Dubrowniku tylko pozwiedzać. Omiś na razie też tylko pozwiedzać, ale na pewno zalicza się do tej pierwszej piątki, którą byśmy najbardziej polecali. Tutaj te kwiatki też bardzo fajnie wyglądają przy tych drzewach, w tych klombach takich, przybliżę. Fajnie to wygląda. Gdzieś tu będziemy w końcu siadać. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. O, ale kozacko. Minus jest może taki, że trochę blisko jest ta ulica, nie? Troszkę blisko jest ta ulica i tak troszkę głośno jest od tych samochodów. Jakby się chciało spokojnie posiedzieć przy kawce, no to troszkę je słychać. Ale tu już zaczyna robić się dużo ciszej. Ale piękny park. Ja. To wygląda to wszystko pięknie. Co to? Kwiatuszki, jak ładnie wyglądają. Fajowo. No. O, tam jest jeszcze jakaś restauracja. To tam. Tam zmierzamy. Tutaj dalej ta wyspa to jest ta wyspa, co ciągnie się tam od Makarskiej i tak dalej. Gdzie jest miejscowość Bol, gdzie jest też bardzo popularne miejsce. Ten Bol to jest taki róg wysunięty w morze, taka plaża bardzo popularna, też warto się tam udać. Też jest bardzo fajny punkt widokowy z gór na właśnie tą plażę, a tutaj właśnie plaża zaczyna się w tamtym miejscu. Za tą restauracją zaczyna się dość spora plaża w Omisie. Omis. Góry piękne. No tu kolejna jakaś restauracja, ale chyba jeszcze zamknięta. I takie góry wielkie. Wow. O, tam widać na szczycie tej góry fortecę, do której żeśmy szli, ale żeśmy nie doszli. Jaka płytka jest ta plaża w ogóle. Tam jak się kąpią, płytka to są plaża, na trzy płytka woda. Płytka woda taka, kurde, no. W szoku jestem. Prawie jak na Zanzibarze. No. No tak, no. Jak na Zanzibarze normalnie, że tak daleko płytko. No. Bo tu już wieje, bo wyparte. No, tu już właśnie wieje, no. Ale patrzcie, jak tutaj fajnie cień, a tam u góry słońce.
No tu by się też sprzedało teraz to słońce, które po górach świeci, bo trochę wieje i trochę zimno. Ale nie ma się co dziwić, bo właśnie dzisiaj sobie uświadomiliśmy, że jest jeszcze wiosna. Przecież jest dopiero 31 maj, środek wiosny, a skoro jest wiosna, to się nie ma co dziwić, że temperatury są między 20 a 25 stopni, no ale to jest właśnie wiosna. Ale to... 27! No 27 było w Dubrowniku, ale tutaj jest 20 jakieś tam 2 stopnie. No i skoro jest wiosna, no to taka temperatura jest idealna na wiosnę. A jak przyjdzie lato, około 20 czerwca, no to będzie po 30 parę, no więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tylko w Polsce jest obecnie wiosna i jest 12 stopni, no więc to się nie zgadza trochę. No to póki co, na razie wszystko się zgadza.